Słuchaliśmy tych wieści, panie, z sercem ściśniętym, bo nikt z nas nie wiedział przecież, kiedy dzień taki nastąpi, w którym bolszewicy po nas przyjdą i do takich bydlęcych wagonów załadują. Popatrzyłem wtedy na Marię, jak w dłoniach twarz ukrywszy łez swoich pokazać nam nie chciała. Ciepły blask ognia z pieca wylatujący rozjaśniał jej ciemne włosy i grzywkę na czoło spadającą oświetleniu tym na moment tylko zobaczyłem jej twarz i oczy rosą zasnute. Był w nich strach i był niepokój o nas wszystkich. Wydawała misji wtedy jeszcze drobniejsza, bezradna bardzo i zrozpaczona. A zima w tamta pora zagościła na świecie już na dobre. Pierwsza nasza zima pod okupacją sowiecką. Na ulicach, placach śnieg leżał gruby, a mróz siarczysty skrzepiał pod butami idącymi i kwiaty lodowe na szybach okien malował. Zimno i chłód dokuczali wszędzie. W domach nieogrzanych, w kolejkach pożywność do sklepów i na kolejowej stacji, gdzie ludzi bez ustanku na wywózkę czekali. Aż nadszedł wreszcie ten dzień, co w całym roku najpiękniejszym jest. Boże Narodzenie zwiastujący. W takim dniu, czy człowiek tego chce, czy nie, myśli jego wszystkie w strony rodzinne do bliskich osób kierują się. Tak i ja, panie, w tamta pora o swoich myślał, nie wiedzący wcale, co z nimi dzieje się teraz. Żyją tam oni jeszcze u siebie? Szałkowicach, czy też już Moskwa.